Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat zmian w czołgach, we wielu czołgach premium, jakie zaszły w patchu 9.17. Ta bitwa, którą widzicie w tle, to ona bardziej właśnie służy jako tło, niżeli konkretnie, żeby się na niej skupiać. Chciałem tutaj pogadać o kilku rzeczach. Otóż większość z Was, przepraszam, może nie większość, ale bardzo duża część ludzi czy youtuberów przeżywa to, że wprowadzono szwedzkie czołgi i tak dalej. Dla nich to jest najważniejsze w tej aktualizacji. Dla mnie, szczerze mówiąc, trochę mniej, bo obie szwedzkie linie nie do końca moim zdaniem wnoszą tyle, ile bym chciał, zwłaszcza te deki. Natomiast Wargaming po wypuszczeniu w ostatnich miesiącach kilku takich bardzo mocnych czołgów premium 8 tieru zabrało się za buffowanie czołgów premium w grze istniejących. I zmiany te w niektórych sytuacjach są bardzo, bardzo duże, mocno wpływające na grę pewnymi pojazdami, a znowu w innych pojazdach te zmiany są kosmetyczne lub lekko poprawiające tylko jakość z gry. Na pewnych czołgach skupię się w oddzielnych odcinkach, o pewnych powiem tutaj, więc proszę Was, poświęćcie mi troszeczkę czasu. Pierwsza zmiana, FV4202 uzyskał buffa prędkości maksymalnej z 35 km na godzinę do 40 km na godzinę oraz zwiększono jego dochodowość o 10%. I o ile to wpłynie pewnie w jakimś stopniu na zwiększony zarobek na tym pojeździe, o tyle na sam styl gry już niekoniecznie. 5 km więcej na F-fale to jest moim zdaniem i tak zbyt mała zmiana, zbyt mała różnica, żeby ten pojazd jakoś bardzo zyskał i żeby zwiększyła się jego ilość na randomie. Liczyłbym na dużo, dużo większe zmiany, jeżeli ta brytyjska premka miałaby zyskać na popularności, a tak moim zdaniem dalej jest to pojazd no, dość kiepskawy. Kolejnym czołgiem, w którym doszło do kilku zmian, jest Pantera 8.8, ale o tym medzie niemieckim będzie oddzielny odcinek. Kolejny pojazd premium, który dostał dużego buffa, jest to Lywe. Tam zaszło również wiele zmian, więc jemu poświęcimy oddzielny odcinek. Kolejny pojazd WZ-111. Tam zaszło również sporo istotnych zmian wpływających na styl gry. Więc temu hatekowi chińskiemu również poświęcimy oddzielny odcinek. M4A1 Revalorize. Ten pojazd również sporo zyskał. Ma teraz już, tak jak kiedyś go bardzo, bardzo nie lubiłem, tak podczas testowania tych zmian, grania wczoraj, poświęcając mu sporo czasu, no, były sytuacje, w których naprawdę zacząłem ten pojazd lubić, ale to też poświęcimy mu oddzielny odcinek. ESTA 2, tutaj również mamy spore zmiany dotyczące mobilności, które pewnie wpłyną na styl gry. ESTA 2 zostawiam sobie na deser, ale jej oczywiście też poświęcimy oddzielny odcinek. Super Pershing. W Super Pershingu została znacznie zbuffowana penetracja działa ze 170 do 192 milimetrów. I o ile w moim stylu gry niewiele to zmieni, bo tam, gdzie będę potrzebował amunicji premium, to amunicji premium, która jest bardzo, bardzo mocna na Super Pershingu, po prostu będę używał, o tyle zmiana ta powoduje, że zdecydowanie zwiększa się rentowność Super Pershinga, który jest dość no, starym czołgiem premium, a wcale nie jest drogim czołgiem premium. Jego cena mniej więcej oscyluje w cenie takiej jak nowe premki, jeśli chodzi o medy, a pamiętajmy, że Super Pershing ma losowania do tieru 9, a nie do 10, więc zmiany, które zaszły w penetracji, może nie tyle zmieniają sam styl gry danym czołgiem, akurat tym pojazdem, co zmniejszają ilość używania, co zmniejsza ilość wymaganych pocisków premium i zarabiamy zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Ale że Super Pershinga bardzo, bardzo lubię, to poświęcimy na niego również oddzielny odcinek. Jeśli chodzi o czołgi premium, zostały nam jeszcze 3, które dostały buffa, jeśli chodzi o ósemki, tutaj bardzo ładnie zszedłem. Patton KR, którego tutaj widzicie, dostał buffa do przedniego pancerza, do pancerza wieży. Jego jarzmo miało być nieprzebijalne, ale już przy jarzmie, oczywiście to był strzał od grilla mimo wszystko, ale zwróćcie uwagę, przy jarzmie ta wieża dalej ma tendencję do wpuszczania, więc jest to zmiana, która wpływa na komfort grania tym pojazdem, bo można sobie pozwolić na granie no zdecydowanie częściej na wieżę, ale jednak mimo wszystko uważam,
że jest to zmiana dość kosmetyczna, bo parametry działacz mobilności się nie zmieniają, a z tą wieżą też bywa różnie. Możemy na nią przyjąć zdecydowanie więcej niż wcześniej, ale nie unikniemy jakichś pocisków, które nam tę wieżę przebiją. Nie jest to taka wieża, której można być bardzo pewnym jak w T-32, czy chociażby tak jak w Patriocie. Więc fajnie, że dla posiadaczy Kairów na pewno jest to coś, co poprawia komfort gry, ale nie jest to zmiana, która spowodowała, że będę chciał mu poświęcić oddzielny odcinek. Pojazd, który tu widzicie, jest jedno chyba z najstarszych premier w grze World of Tanks, czyli T-34. Tutaj zaszła zauważalna poprawa, jeśli chodzi o parametry działa. Został zmniejszony rozrzut tego działa oraz lekko zbuffowany czas skupiania do 3,2 sekundy. Ja mam na tym czołgu rozegrane ponad 2000 bitew i muszę Wam powiedzieć, że zauważalnie to działo zachowuje się lepiej. Nawet tutaj zobaczcie ten celownik, jeżeli jesteście posiadaczem te 3-4, gracie na niej lub graliście, ten celownik zrobił się zauważalnie mniejszy, co pozwala nam szybciej oddać strzały. Mam przeciwnik mniej czasu na reakcję. I zdecydowanie, jeśli chodzi o komfort oddawania strzałów, tutaj T-34 zyskał i zyskał znacząco. Tutaj widzimy, przeciwnik chciał po mnie wyjechać, ale nie opuścił działa, więc na pewno jest to zmiana przyjemna, ale moim zdaniem T-34 nie otrzymało aż takiej zmiany, na jaką by zasługiwało. Nie jest to zmiana, przynajmniej dla mnie, w takim stopniu, jaką zmianą na przykład został obdarzony Lwę. T-34 cierpi dalej na coś, czego ja w tym pojeździe nienawidzę. Znaczy coś, co mnie najbardziej w nim irytuje, może tak? Czyli na ogromną mułowatość. Opory gruntu tam... No jesteśmy bardzo, 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 bardzo ociężali. Ciężko się tym czołgiem manewruje, kręci, przemieszcza. Ten czołg jest mułowaty. Moim zdaniem Wargaming, chcąc przywrócić jeszcze ten pojazd, oczywiście on ma swoje atuty, to nie jest tak, że ta premka jest całkowicie tragiczna i tak dalej, ja tak nie uważam, ale moim zdaniem Wargaming mogłoby chociaż zbuffować troszeczkę mobilność w tym pojeździe i tu macie przykład, dlaczego podczas testowania oczywiście tych działań, dlaczego przeklinałem jego wady. Zobaczcie, mam 3122 uszkodzeń zrobionych, 4 fragi, odbite na wieżę ponad 2000 uszkodzeń, no to są rzeczy, które charakteryzują tę 3-4. Mocna wieża, można odbić, można pierdyknąć działa i zostałem tutaj zaskoczony, AC4 Experimental, czyli szósteczka, wjechała mi do kapa, a ja znajdowałem się mniej więcej, no trochę dalej niż na środku mapy. Kolega jest sam, kapuje bazę sam, mam jeszcze ponad minutę, artyleria stoi gdzieś tam, to nie ma znaczenia. Bitwa może nie jakaś rewelacyjna, ale przyzwoita. W drużynie przeciwnej, zdradza sekret, największy damage, jeśli chodzi o czołgi przeciwnika, wynosił 1500 uszkodzeń, a u nas, zobaczcie, ja mam 4 fragi, ponad 3000, trzeci na liście, obiekt 416 uzyskał, który ma 5 fragów, uzyskał również ponad 3000 uszkodzeń, dostaje żarówkę, nie widzę tego przeciwnika, staram się podjechać, zostaje mi 30 sekund, to jest rzecz w T-34 bardzo wkurzająca, rzecz, która powoduje, że ten pojazd w obecnych realiach WOT-a nie do końca jest do niego dopasowany. WOT się zmienił, WOT się przyspieszył, w WOT-cie pozmieniały się mapy, nie ma takich już typowych, znaczy jest dużo mniej typowych kamperskich miejscówek, liczy się głównie mobilność. T-34 nie jest mobilnym czołgiem. Ma swoje atuty, ale są sytuacje, w których ten brak mobilności mocno, mocno wkurza, jak chociażby właśnie tutaj ta mobilność spowodowała, że przegrałem bitwę. No i tak jeszcze starając, jeszcze ględząc, już tutaj akurat żadnej bitwy pewnie nie widzicie, ględząc jeszcze o zmianach w pojazdach premium, no tutaj oczekiwałbym zmiany mobilności, ale takiej zmiany nie było. Działo poprawione zauważalnie lepiej, ale i tak uważam, że jest to zmiana zauważalna, dobra zmiana, jakkolwiek to nie brzmi, ale nie będę poświęcał na tę poprawę działa kolejnego odcinka na T-34.
To tak tutaj chciałem się tylko tą opinią podzielić. Kolejny czołg premium, który zyskał kosmetyczną zmianę, jest to 112. Tam zbuffowano pancerz boczny z 60 do 80 mm. Ma to duże znaczenie przy robieniu sidescrapa, wpływa na poprawę komfortu gry, ale nie oszukujmy się, 112 buffy to otrzymała w ostatnim czasie dużo bardziej zauważalne, czyli cofnięcie zbiorników paliwa plus poprawę pancerza w HD, i to tamte zmiany wpłynęły na to, że 112 stała się premką, która potrafi sporo odbić i można nią pograć dużo, dużo lepiej niż dotychczas. Więc wszystkie pojazdy, które dostały, pojazdy premium 8 tieru, które dostały buffa, wymieniłem zgodnie z listą, zgodnie z patch notami, które prześledziłem. Część tych pojazdów doczeka się w przyszłości oddzielnych odcinków. Poświęciłem kilka ładnych godzin naprawdę, żeby pograć różnymi premkami. Przygotuję dla Was materiały z tych premek w swoim czasie. Oczywiście mam jeszcze troszkę materiałów zaległych, więc one również będą się pojawiać na kanale. No i cóż, dobijamy do 20 tysięcy subskrypcji. Brakuje już naprawdę niewiele, więc jeżeli tam znacie kogoś, kto może się o tym interesuje, ale akurat mojego kanału nie ogląda, może się chce czegoś dowiedzieć, to tam rozpowiadajcie znajomych, zbierzmy chociaż te 20 tysięcy subów, będę bardzo wdzięczny. No jeżeli też jesteście zainteresowani materiałami z tych premek, o których mówiłem, ale niektórych też nie pokazałem jeszcze, albo ewentualnie z tych, których dopiero pokażę, ale jakieś starsze materiały, to zachęcam Was do tego, żebyście prześledzili playlisty, które już jakiś czas temu zrobiłem. Każda nacja w WoCie ma u mnie na kanale oddzielną playlistę, możecie sobie tam wejść, popatrzeć, co się znajduje, poszukać pojazdu, który Was interesuje, obejrzeć, zostawić jakiś komentarz, zostawić łapkę w górę lub w dół, jeżeli Wam się nie podobało. No i cóż, oczywiście na nację szwedzką, na obie linie również przyjdzie czas, ale chciałem się skupić na premkach, gdyż duża część z Was ma te pojazdy w garażu i może zastanawiała się, czy warto taki pojazd odkurzyć, czy też nie, czy warto może kupić, czy też nie. Oczywiście zakup to jest zawsze Wasza prywatna sprawa, ale tak jak mówię, na niektóre premki będą oddzielne materiały, bo faktycznie mocno zmienił się ich styl gry i to się zmienił na plus, nie ma co się oszukiwać, a na te, które powiedziałem, o których filmów nie będzie, zmiany są albo bardzo, bardzo niewielkie, albo na tyle, że nie uznałem, że nie warto robić o nich oddzielnego filmu. To tyle na dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!